Dzień dobry Państwu, jestem przedstawicielem firmy Agrojet, nazywam się Piotr Zasiewski i chciałem się z Państwem podzielić kilkoma informacjami na temat nowoczesnych możliwości modernizacji opryskiwaczy. Opryskiwaczy zarówno polowych, jak i sadowniczych. Jako ciekawostka zaczniemy od układu zasilania. Przed pompą oprócz filtra ssawnego jest zainstalowany manometr, ale manometr troszeczkę inny niż te tradycyjne, bo ma wskazówkę po prawej stronie. I ten manometr nazywa się wakuometrem i on pokazuje wielkość podciśnienia w układzie ssania, czyli krótko mówiąc, patrzymy na manometr i wiemy, czy filtr ssawny jest zatkany, czy też w połowie jest zatkany, czy trzeba wykonać przerwę, żeby go wyczyścić. Nie jest to jakaś specjalnie droga rzecz, ale niesamowicie przydatna, dlatego że konsekwencje na przykład pracy z zapchanym filtrem ssawnym mogą być później o wiele bardziej przykre niż z filtrem czystym. Więc to by było w układzie zasilania dosyć proste rozwiązanie, natomiast bardzo ciekawe rozwiązanie jest w układzie regulacji po stronie ciśnienia. Otóż to jest jednostka sterująca, ale ona jest wyposażona troszeczkę inaczej niż tradycyjnie możecie spotkać Państwo w opryskiwaczach tutaj na wystawie czy w ofercie innych firm, dlatego że regulacja ciśnienia nie odbywa się w linii tłocznej opryskiwacza. Otóż nowatorskość tego rozwiązania polega na tym, że zawór regulujący i zawór główny jest w linii czyszczenia filtra samoczyszczącego. Co to znaczy? To znaczy, że komputer regulując ciśnienie w układzie mniej lub bardziej czyści filtr samoczyszczący. Zaraz Państwu pokażę, na czym to polega. To czyszczenie filtra samoczyszczącego. Filtr samoczyszczący to jest taki filtr, w którym oprócz sita znajduje się również taki miecz rozpływowy, który powoduje, że ciecz przepływając przez ten filtr płynie blisko sita, zgarniając te brudy z powrotem do zbiornika. Oczywiście w układzie jest przepływomierz i czujnik ciśnienia. I teraz wyższość tego rozwiązania nad tymi, które występują na rynku, polega na tym, że czujnik ciśnienia potrafi nam dawać wartości ciśnienia z dokładnością do 1/10 bara. Natomiast przepływomierz cały czas musi pompować tę ciecz, którą komputer mu każe, żeby zachować daną dawkę. Kluczowy moment powstaje wtedy, kiedy trzeba wiedzieć, czy wszystkie dysze są sprawne, czy nie ma po prostu jakiejś dyszy zatkanej. Jeżeli nie ma czujnika i nie ma przepływomierza, to po prostu operator jest bezradny. Jeżeli nie zauważy na przykład w opryskiwaczu samojezdnym, czy gdzieś zasłoniętym elemencie belki, to ta aplikacja będzie źle. Natomiast w opcji z czujnikiem ciśnienia, przy zachowaniu danej prędkości jazdy ciśnienie musi wzrosnąć, jeżeli kilka dysz będzie zatkanych.